Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do lektury kolejnego wydania tygodnika Do Rzeczy. Wydania szczególnego, ponieważ mija równo rok od czasu, kiedy ukazaliśmy się na rynku i od kiedy są Państwo z nami. W tym numerze otwiera go tekst Sławomira Cęckiewicza Jak zostałem resortowym wnukiem. Rzecz pod każdym względem niezwykła. Jeden z najbardziej znanych i najważniejszych w tej chwili polskich historyków opowiada o tym, jak lewicowe media usiłowały go ubrać w resortowe pochodzenie i co z tego wynikło. Oczywiście jest to też nawiązanie do głośnej książki Resortowe dzieci. Poza tym wywiad z Leszkiem Balcerowiczem, pierwszy raz na naszych łamach, wywiad, w którym Balcerowicz bardzo ostro krytykuje rząd Donalda Tuska i w ogóle rządy Platformy, pokazując, że tak naprawdę ograniczają one wolność. Andrzejowi Chorubale udało się obejrzeć film Jack Strong, film o pułkowniku Kuklińskim i próbuje opisać zarówno zjawisko Kuklińskiego, jak i sam film. No, może film, jego zdaniem przynajmniej, nie jest to rzecz absolutnie wzorcowa i modelowa, natomiast sama refleksja nad tym, kim był Kukliński, z pewnością no, do tego nie muszę Państwa szczególnie zachęcać. Poza tym wywiad z Frederickiem Forsythem o islamie, o islamizmie, o terrorze i myślę, że dwie rzeczy po tym wywiadzie tak naprawdę pozostają w pamięci. Po pierwsze pytanie, dlaczego Zachód przegrywa wojnę z terrorem, a po drugie, dlaczego islamizm to nie komunizm? No ale nie tylko teraz, czy nie tylko w XXI wieku, czy pod koniec XX wieku Zachód się z terrorem, czy z islamizmem zmaga. O tym, co wynikło z konfrontacji między Napoleonem a islamem w wieku XIX, a właściwie jeszcze XVIII, opowiada Waldemar Łysiak. Myślę, że ta rozmowa jest pewnego rodzaju deserem, zakończeniem naszego numeru. Wszystkich Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam do lektury.